Wiem, jak uwielbiacie, gdy biorę się za foliarzy, wobec tego mam parę w zanadrzu, a dzisiaj zajmiemy się królem chłopsko-rozumizmu na prawicy inteligenckiej. Człowiekiem, który już wcale na tym etapie nie udaje, że jest prokonfiarzowy i ze wszystkich dział strzela swoim jednym wielkim bo ja chcę. Do przerobienia jeszcze mamy wywiad z nim i profesorem medycyny, ale najpierw zajmiemy się felietonem, albo czymś, co ma go przypominać. Nie przedłużając, zapraszam was na ucztę chłopsko-rozumizmu w wykonaniu Warzechy. Warzecha na Warsaw Enterprise Institute, czyli między innymi także portalu, który jest dzieckiem Wróblewskiego, do którego sobie też wkrótce wrócimy, popełnił coś takiego. Sanitaryzm znów naciera. Tym bardziej agresywnie, im większy pojawia się rozdźwięk między polskim liberalnym stanowiskiem w sprawie walki z epidemią, a rozwiązaniami przyjmowanymi przez niektóre kraje. Okej, tutaj warto zatrzymać się na chwilę i wspomnieć, że to całe liberalne środowisko, o którym mówi Warzecha, to nie jest wcale środowisko Platformy Obywatelskiej, to nie jest w jego mniemaniu środowisko Lipków z Razem, w żadnym wypadku to nie jest środowisko liberalne z PiSu, ani tym bardziej od Bodnarowców czy od Nowy. Skąd, moi drodzy, Warzecha tutaj ma na myśli tych tak zwanych prawdziwych liberałów, czyli wąski procent tak zwanej kanapowej prawicy, która sobie siedzi w garniturkach i tak stroszy piórka, udając, że jest ich tak naprawdę dużo, że tak naprawdę to każdy Polak myśli tak jak oni, no ale no niestety w wyborach to tak za bardzo tego nie widać. Na czoło wysunęła się właśnie Austria, gdzie co prawda zaszczepionych jest prawie 70% obywateli, ale liczba zakażeń na milion pobiła właśnie wszelkie rekordy z całego okresu pandemii, sięgając 1300 osób. Pamiętajmy jednak, że stwierdzane zakażenia to funkcja liczby przeprowadzanych testów. Wystrzeliły też w górę zgony na milion mieszkańców, sięgając 4,77. Wiecie, i to jest bardzo fajny fikołek. Ja lubię takie fikołki, lubię jak od razu na wstępie zaczyna nam klaun robić jakieś akrobacje, bo wtedy od razu jest zabawniej. Tak się składa, że łoscypek pachnie toż samo, a ja mam statystyki z Google, wprawdzie, ale statystyki dosyć dużo mówiące. Bo wiecie, tak się składa, że jak sobie spojrzymy na Österreich i wyszukamy sobie statystyki, najpierw nowych przypadków, a potem zgonów i nałożymy na siebie, to nam wyjdzie bardzo ciekawy cukiereczek, ponieważ największy szczyt zgonów z 21 grudnia 2020 roku. Jest 84 zgony na dzień. No dosyć dużo, tak? I to są goście, którzy zostali zarażeni podczas pierwszej fali gdzieś mniej więcej w okolicach tego 12 listopada. Ponieważ wtedy było najwięcej zachorowań, zakładam, że rozwija się wirus 14 dni, wobec tego w tym momencie tak to działa. I owszem, to się składa do tego, że mamy większą górkę zachorowań w tym roku, 23. Tylko, że ta górka generuje mniejszą liczbę zgonów. Mimo tego, że jest o niebo większa. I mimo tego, że wirus mutuje. No to jak, Łuki? Zczaiłeś, że może te szczepionki tak trochę pomagają? Może gdyby ich nie było, to byśmy mieli tak troszeczkę więcej tych zgonów? Tak proporcjonalnie więcej do poprzedniego roku? A może tak dane ECDC, pokazujące liczbę w pełni zaszczepionych oraz zgony na milion populacji, coś ci powiedzą? Coś ci tak pokażą, wskażą, może zauważysz pewną zależność? Bo wiecie, takie skojarzenie dwóch faktów to nie jest jakiś rocket science, to jest właściwie połączenie kropek. No ale jako, że mamy dalsze mądrości, to widocznie Łuki na przedszkolnym łączeniu kropek spał. Austriacki przypadek stanowi, nawiasem mówiąc, przypieczętowanie upadku narracji głoszonej na początku akcji szczepień, zgodnie z którą miały one pandemię wygasić, zapobiegając niemal całkowicie zakażeniom. Ta narracja zmieniała się kilkakrotnie, a na każdym etapie słyszeliśmy gromkie pokrzykiwania, że za aktualną odpowiedzią stoi nauka.
A nie wiem, może tak byś wpadł na pomysł, że jest coś takiego jak aktualizacja wiedzy, że nowe przypadki sprawiają, iż naukowcy korygują swoją własną wiedzę zdobytą na podstawie wąskiego wachlarza doświadczeń i wzbogacają ją poprzez to oczywiście korygując swoją diagnozę? Nie, to na pewno naukowcy są głupi, a najlepszy to jest zdrowy chłopski rozum. Łuki także nie skojarzył, że dzięki antyszczepom niestety nie wszyscy się wyszczepili i poprzez to wirus cały czas mutuje, uodporniając się oczywiście na niektóre aspekty szczepionki, tylko i wyłącznie przez tą bandę kretynów. I teraz, moi drodzy, jak zwykle pozostaje zadać pytanie odcinka, czyli czy Łuki jest po prostu tak bardzo niedoinformowanym człowiekiem? Czy też chłopsko-rozumizmy, które nam tutaj prezentuje, są pisane z wyrachowaniem? Odpowiedź jak zwykle zostawcie w komentarzu, a tymczasem jedziemy dalej z tekstem, bo to nie koniec. W Polsce sanitaryści wpadają w amok i jest to zjawisko niewątpliwie wymagające analizy. Wiesz co, Łukaszku, ja się zgadzam. Ja się naprawdę zgadzam. Teraz zastanówmy się, dlaczego cały czas cokolwiek się dzieje, to prawica zawsze stara się to opisać, ci tak zwani wielcy liberałowie, że wszyscy wpadają w amok, wszyscy dostają za przeproszeniem pierdolca, wszyscy lecą emocjonalnie, a tylko oni statecznie na fotelu myślą, używając chłopskiego zdrowego rozumu, ponieważ to już było tyle razy powtarzane, że na tym etapie jest śmieszne. Ja wiem, że polscy liberałowie, ale oczywiście nie wszyscy liberałowie, tylko ci wszyscy konserwatywni liberałowie, te konserwy od Korwina, dalej nazywani przeze mnie korwinoidami, dosłownie stają na głowie, aby stworzyć taki megalomański obraz siebie jako ludzi stojących twardo na ziemi, patrzących na fakty, na logikę. Ale na tym etapie, że tak sparafrazuję Sklepowicza, który negował, wy już wiecie co, a teraz sobie leży wygodnie w szpitalu, kto to słucha? Serio, kto w tym momencie łyka bajeczkę, że oni serio są tacy wyrachowani, tacy wspaniali, tacy spokojni? Bo wiecie, jak ktoś mi mówi korwinoid, to ja nie widzę statecznego w garniturze pykającego sobie fajeczkę nad stosem książek gościa, tylko ja widzę smutnego, sfrustrowanego człowieka, który pisze jakieś dyrdymały w internecie, a potem wykłóca się za pomocą memów z ludźmi. Po raz kolejny, dajcie znać, czy według was korwinoidy są stateczne. Czy może to jednak naukowcy, którzy na bieżąco dzielą się swoją wiedzą, są o wiele bardziej poważni? Najciekawszym jest, że ludzie, można by sądzić zdolni jednak do głębszej refleksji nad rzeczywistością, zaczynają powielać argumentację i ton gazety wyborczej stojącej, jak nie trudno się domyślić, na czele sanitarystycznego frontu. Oto próbka wzmożonego tonu artykułu Łukasza Rogojsza, który pomstuje na to, że polski rząd nie chce wprowadzić daleko idących restrykcji oraz wreszcie odebrać praw obywatelskich nieszczepionym. Co nam tutaj znowu Łuki robi? Ano jedzie po bandzie i stwierdza, że wszyscy, którzy nie negują istnienia wy już wiecie czego, którzy nie mówią, że szczepionki nie działają, to jest środowisko Gazety Wyborczej. A już wiecie, że Gazeta Wyborcza dla takiego korwinoida, no to to już jest czysta komuna i w tym momencie odrąbane, odjechane, zaorane, można iść grać w CS-a. I tutaj sobie pozwolę przeczytać ten fragment Gazety Wyborczej, bo wbrew mojej osobistej opinii o tym akurat periodyku, to co tutaj jest napisane, to ma sens. Ale nie jesteśmy też w żaden sposób wyjątkowi, żeby w środku globalnej pandemii jako jedyne państwo w Unii oddawać de facto stery władzy oszołomom w foliowych czapkach, a z dewizą państwa robić zabobony, gusła i fake newsy przez nich wygłaszane. Wystawiamy się na pośmiewisko w skali świata jako skansen, w którym nauka, wiedza i najnowsze osiągnięcia cywilizacji są w odwrocie wobec kołtuństwa, zaściankowości i innych nielicznych. I nie jest to żaden gen sprzeciwu, tylko co najwyżej gen głupoty i skrajnej nieodpowiedzialności. To już warzecha nie nadąża z gotowaniem bigosu na uspokojenie, ponieważ to jest oczywiście obraza polskich wartości. Ale my się właśnie skupmy na tym fragmencie. Otóż, moi drodzy, co to oznacza? To oznacza, że mamy tutaj gości, którzy aspirują sobie władzę, aspirują sobie przejęcie władzy właśnie z takim foliarskim przesłaniem. Bo to jest, moi drodzy, foliarskie przesłanie.
Przesłanie takich ludzi jak Warzecha, Mędzen, Wróblewski, Ziemkiewicz oraz inni jest to przesłanie nie tylko foliarskie, ale i infantylne. Ponieważ ich propozycja jest prosta. Wróćmy do tego, co było, udajmy, że tego nie ma, zamknijmy oczka, będziemy tuptać sobie, zatkamy uszka i może sobie to nam pójdzie. A jak nie, to nieważne, bo i tak będziemy negować, że istnieje. Uważacie, że tak się zachowuje poważny, dorosły człowiek, dojrzały i trzeźwo myślący, czy może totalny dzieciuch? I o tym jest właśnie ten fragment, że ci ludzie proponują głupotę, równocześnie podkreślając na każdym kroku, że to te mityczne lewaki, czytaj wszyscy, którzy nie są korwinoidami, mają problem z tak zwanym facts and logic. To przecież nie kto inny jak korwinoidy, jak mantrę powtarzają, że faktów nie obchodzi twoja opinia. Ale kiedy zaczynamy mówić o mikroorganizmach, to jednak zaczynają podejmować taktykę zupełnie odwrotną. Tutaj nie w sposób nie użyć dwóch słów. Hipokryzja i dwójmyślenie. A dalej jest jeszcze lepiej, ponieważ wygląda na to, że Łukiemu skończył się bigos. Co nie tylko próbka stylu, przywodzącego na myśl jakieś koszmarne komunistyczne manifesty z przeszłości, ale przede wszystkim manipulacja, w ramach której zwolennicy sanitaryzmu starają się od dawna zresztą sprowadzać arcypoważną dyskusję o wolności, zakresie interwencji państwa, prawach obywatelskich, a także jakichkolwiek, jakby to patetycznie zabrzmiało, sensie życia, o ile opłaca się poświęcić w miarę zachowania zdrowia czy samego życia, rezygnując z wolności do komiksowego sporu o świeconych zwolenników sanitaryzmu z foliarską ciemnotą. Cie, to by było na tyle, jeśli chodzi o zachowanie pozoru poważnego, inteligentnego człowieka, Łukaszku. Oprócz tego, że oczywiście włączyło się typowe wszystko, czego nie lubię, to komunizm, jest tutaj naprawdę bardzo poważny, potężny fikoł, który, szczerze mówiąc, mnie rozwala. Czyli, o ile ja dobrze rozumiem, traktowanie wolności osobistej ponad życie innych ludzi. No oczywiście nie swoje, nie? I wiecie, ta cała litania, jak to szło, dyskusję o wolności, zakresie interwencji państwa, prawach obywatelskich oraz sensie życia, oczywiście brzmi bardzo poważnie, patetycznie, tylko jest jedna mała rzecz. Taka maluteńka, ale całkowicie ją deprecjonująca, że można ją całą sprowadzić do jednego, zwyczajnego, infantylnego, dziecinnego zdania, bo ja chcę. To jest w tym momencie przekaz tych pseudowolnościowców, bo ja chcę. Przypominam, oni cały czas twierdzą, że są poważni. Jednakże wychodzi na to, że bardzo poważne korwinoidy mają gdzieś ludzi umierających, mają gdzieś ludzi cierpiących. Nie obchodzi ich totalnie, że roznoszą chorobę. Nie mają w ogóle jakichkolwiek wyrzutów sumienia, że sprawiają, iż choroba mutuje. Do głowy im nawet nie przychodzi, że gdyby nie było szczepionek, to by pozabijali swoją głupotą jeszcze więcej ludzi. Nie. Oni chcą. I wszyscy, cały świat ma się dostosować do nich, bo oni chcą. Warzecha, to nie inni ludzie sprowadzają cały spór do komiksowego porównania ciemnoty z inteligencją, tylko wy sprowadzacie cały spór do tego, że przychodzi małe dziecko, mówi, ja chcę lizaka. I wszyscy dookoła muszą mu wyjaśnić, dlaczego nie. Powody zaangażowania się dużej części Polaków w sanitarystyczną krucjatę są dwa. Trzeci odgrywa znacznie mniejszą rolę. Pierwszy to potrzeba poczucia się lepszym, stara jak świat. Szczepionka od samego roku była przedstawiana jako przepustka nie tylko do nowej normalności, ale też jako świadectwo bycia mądrym. W końcu zaleca ją nauka. Ludzie, którzy są szczególnie pełni kompleksów, mają głęboką potrzebę potwierdzenia, że należą do lepszej kasty. Ostatnie zdanie to chyba najlepszy autodiss, jaki w życiu widziałem. Zwróćcie uwagę na przekaz tego akapitu. Przekaz tego akapitu brzmi: głupi ludzie idą się szczepić, ponieważ chcą za wszelką cenę poczuć się mądrzy. A wiadomo jest, że głupi udaje mądrego. I taki przekaz pisze gościu, który nauka daje w cudzysłów. Aha, spoko.
Drugi mechanizm, bardziej może charakterystyczny dla zwolenników obecnej władzy, aczkolwiek bardzo wyraźnie obecny również na lewicy, tej lewicy, która wprost się nazywa lewicą, to irytacja tym, że ktoś nie chce się podporządkować państwu. Ogromna część zwolenników PiS to zgodnie z duchem tej partii zwolennicy już nawet nie głębokiego paternalizmu, ale po prostu państwowego zamordyzmu, bo ów zamordyzm jest głęboko wpisany w DNA PiS. Chyba mam już pomysł na thumbnail, czyli innymi słowy Łukiego warzechę na sankach z podpisem Everyone I don't like is a communist. Ponieważ to się, moi drodzy, do tego sprowadza. Na tym etapie on już nawet nie udaje, że to nie jest przekaz korwinistyczny, że on wcale z Konfederacją nie ma nic wspólnego. To jest czysta korwino-propaganda. A no i oczywiście wieczne jęczenie, że komunizm to jest wtedy, kiedy państwo robi rzeczy, bo jakby państwo nie robiło rzeczy, to by nie było komunistyczne, ale że robi, to już jest hardy komunizm. Prawo i Sprawiedliwość jest partią w swojej istocie najsilniej antyliberalną, nie tylko w wymiarze gospodarczym, ale również społecznym. Tja, bo chłopaki Gowina poprzez PiS wcale nie skapitalizowały polskich wyższych uczelni. PiS wcale nie dał polskim prywaciarzom, kapitaluchom, złodziejom wyłudzić pieniądze na rzekomo pracowników, którzy to pracownicy w większości przypadków tego hajsu na oczy nie widzieli. PiS wcale nie tworzy niespełna goryliona różnych ulg podatkowych dla prywaciarzy, kapitaluchów, złodziei, w tym także na picie. Nie, zdaniem Łukiego Warzechy to są hardzi socjaliści. Oni wcale nic nie robią dla wielkich, wspaniałych, idealnych, uprzywilejowanych przedsiębiorców. A dlaczego na przykład, nie wiem, sądy pracy słabo działają? Dlaczego często stają po stronie prywaciarza? Dlaczego na przykład wiele postępowań Państwowej Inspekcji Pracy bądź też sanepidu jest umarzane z powodu braku dowodów? Dlaczego tworzone są coraz to nowsze ulgi podatkowe od lat 90. specjalnie dla przedsiębiorców? Na te pytania Łuki nie odpowie, ponieważ odpowiedź, jaką by podał, to byłaby odpowiedź, bo im się należy. Co by oczywiście zdradziło, że dla niego to jest kasta uprzywilejowana. To jest kasta świętych krów, które powinny być głaskane za samoistnienie, nawet jak nie zarabiają pieniędzy, nawet jak robią tak zwaną księgowość kreatywną. Nie, nie, nie. Powinniśmy im dać więcej ulg, więcej przywilejów, więcej hajsu. A to, że upadlają pracownika, to, że dają śmieciówki, to, że zatrudniają na czarno, oj tam, kto by się tym przejmował? Wyborcy PiS są zafascynowani wszechmocą państwa, a ludzi, którzy próbują bronić swojej osobistej wolności, uznają za anarchistów. To w dużej mierze łączy ich ze zwolennikami lewicy, tym razem w znaczeniu ugrupowania, którzy wprost idą tropem komunistycznego myślenia o państwie i obywatelu. Partyjna elita ma decydować, a zwykły człowiek ma się we wszystkim podporządkować, bo jest idiotą i trzeba go złamać dla jego własnego dobra. Przepraszam, ja czytam jakąś autoterapię Łukiego, czy o co chodzi? Ponieważ ten tekst cały czas jest pociskiem po samym sobie. Jak korwinoidy patrzą na zwyczajnego człowieka? No, mieliśmy w tekście. Korwinoid patrzy na tego człowieka i myśli, że ten człowiek jest głupi, ponieważ gdyby był mądry, to by myślał chłopskim zdrowym rozumem, tak jak on. Ale że jest głupi, to chodzi za inteligentnymi, a nie za chłopsko-rozumistami. Ciekawe dlaczego. Korwinoid nie zadaje w ogóle tego pytania, tylko stwierdza dlatego, ponieważ oni są głupi i elo, a potem wali chyba z 3-4 paragrafy na temat tego, jacy ci ludzie są głupi, żeby potem zaraz mówić, że to lewica patrzy na ludzi tak, że ludzie są głupi. W sumie, ja tu nawet nie wiem, co ja robię, ponieważ wychodzi na to, że Warzecha wszedł w tryb samoobsługi. A co z tym słynnym, moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka? Nie martwcie się, w ostatnich linijkach Łuki odniósł się i do tego. Otóż, rozumowanie, zgodnie z którym działanie na szkodę innych ma uzasadniać głęboką interwencję w osobistą wolność obywatela, jest niezwykle groźne. To ono stoi u podstawy wszelkich wprost totalniackich ruchów, które dziś rozkwitają pod różnymi szyldami.
Czyli widzicie, pytanie o to, gdzie kończy się wolność jednego człowieka, a zaczyna druga, no to już jest pytanie totalitarne. To już zakrawa o czysty totalitaryzm środowisk, które w sumie nie wiadomo kim są, nie wiadomo gdzie są, ale już się pojawiają. I takiemu myśleniu, takim pytaniom Warzecha mówi szczere i proste nie. Ogólnie Warzecha wygląda na to, że myśleniu mówi nie, ale to tak na marginesie. Podsumowując, Łuki Warzecha odwala fikoła za fikołkiem w tym tekście, wychodzi z założenia, że wolność osobista jest najważniejsza, ale zdefiniować tą wolność nie ma sensu, nie. Po czym oczywiście jest obrażony, że określają takich jak on mianem anarchistów, no bo przecież anarchiści wcale nie określają pytania o granice totalitaryzmem. Wcześniej przy okazji stwierdzając, że prawica, ta prawdziwa prawica, czyli korwinoidy, no to jest ostoja rikczu, ostoja spokoju, ostoja dostatku, żeby potem nie nadążyć z gotowaniem bikosu na uspokojenie i oburzyć się, że inni określają ich tak, a nie inaczej. A jeszcze stwierdzić, że wszyscy wirusolodzy, wszyscy lekarze, wszyscy doktorzy to prowadzą naukę w cudzysłowie, no bo przecież ta prawdziwa nauka, no to ona jest zgodna z jego światopoglądem, a każda nauka, która mówi inaczej, to jest nauka w cudzysłowie. Na tym etapie nie mam zielonego pojęcia, jakim cudem ktokolwiek traktuje tego człowieka poważnie. I tak, to już nie jest wolnościowizm, to już nie jest megalomania, to jest pogarda i anarchizm. Jeśli ktoś mi mówi, że totalitaryzm to jest wtedy, kiedy państwo robi rzeczy, że nauka to tak naprawdę to nie jest nauka, tylko nauka to jest tylko to, co ja chcę, żeby było nauką, to nie oczekujcie, że będę go traktował poważnie. Powiem nawet więcej, jeśli będzie się zachowywał jak dzieciuch, to tak będę go traktował. A zatem, moi drodzy, przeczytaliśmy sobie tekścik Łukaszka Warzechy z klasy pierwszej B. Łukaszek zasługuje według mojej opinii na stanie w kącie i to na bardzo, bardzo długo, ponieważ nie wyprodukował tekstu, wyprodukował cringe. Jednakże pragnę oczywiście was zapytać o wasze zdanie, ponieważ mnie to bardzo ciekawi, czy też tak samo ten tekst odbieracie. Jak zapewne się domyślacie, to tyle w dzisiejszym materiale. Jak zwykle zapraszam was do innych moich materiałów. Uważam, że są równie ciekawe albo nawet ciekawsze, a tymczasem zapraszam was w opis, ponieważ tam znajdziecie prócz źródeł link do mojego Patronite, ale także link do mojego maila. Jeśli ktoś z was chciałby przesłać mi, ale tylko mi swoją osobistą wiadomość, no to zapraszam bardzo serdecznie, mail jest w opisie, ale jeśli ktoś chciałby mnie wesprzeć, no to Patronite czeka. Dołączycie do grona moich wspaniałych patronów, którym w tym momencie pragnę podziękować. Dziękuję Przemkowi, Cezarem, Jakubowi, Pedralczykowi, Hubertowi, Szabrownemu Kucykowi, Marcinowi, Michałowi, Januszowi, Gustawowi, Arikowi, Bartoszowi oraz Janowi. Nie przedłużając, dziękuję wam za oglądanie, żegnam się z wami i do następnego. Hej, hej!